Szanowni Państwo, dzisiaj zerkając na kalendarz zauważyłem, że mamy 12 kwietnia 2023 roku, a nie tak dawno czytałem książkę Saverio Gaety Dusze ofiarne. No i tutaj była taka podana informacja, tutaj przeczytam fragment. Przy różnych okazjach widząca Conchita dodawała liczne szczegóły dotyczące okoliczności, w jakich wydarzy się zapowiedziany w Garabandal cud. Dokładna data nie została wyjawiona. Wiadomo jedynie, że będzie miał on miejsce między 8 a 16 dniem miesiąca, w marcu, kwietniu lub w maju, o godzinie 20:30 we wtorek. Podobne odniesienie znajduje się również w przesłaniu skierowanym do Pedra Regisa. Ludzie zobaczą czwartek. Potrwa około 15 minut i będzie widoczny dla wszystkich osób, które będą się znajdowały w tym hiszpańskim miasteczku bądź w okolicznych górach. Obserwujący to chorzy zostaną uzdrowieni, niezależnie od rodzaju choroby i wyznania. Niewierzący odnajdą wiarę, gdyż zobaczą, że cud pochodzi bezpośrednio od Boga. Będzie to najważniejszy cud, jakiego Jezus dokonał dla świata i nie będzie najmniejszej wątpliwości, że ukazał się on dla dobra ludzkości. Tego dnia liturgia będzie wspominać młodego męczennika Eucharystii o imieniu niezbyt popularnym w Hiszpanii. Data nie powinna się pokrywać z Wielkim Czwartkiem. Najczęściej bierze się pod uwagę hipotezę, że chodzi o świętego Hermenegilda, który jest patronem Hiszpanii, którego święto przypada na 13 kwietnia. W takim przypadku najbliższą możliwą datą może być rok 2023. Święty Hermenegild był następcą tronu Wizygotów, którzy byli wyznawcami heretyckiego arianizmu. Poślubiwszy katolicką księżniczkę Ingundę, nawrócił się i próbował zdetronizować ojca. Został pochwycony, zamkniętym w więzieniu w Taragonie i ścięty 13 kwietnia 585 roku w wieku około 20 lat. Po tym jak odmówił przyjęcia komunii w dzień Wielkanocy z rąk ariańskiego biskupa. Warto ponownie zwrócić uwagę na podobieństwo z przepowiednią dla Pedra Regisa. W uroczystości Wielkiego Świętego pojawi się wielki znak na niebie Europy. Ludzie nie będą potrafili go wyjaśnić. Uważajcie na znaki Boże. Nie obawiajcie się, kto jest Panem, nigdy nie zostanie pokonany. W 1974 roku Conchita dodała, że cud zbiegnie się z wielkim wydarzeniem w Kościele katolickim. Będzie to wyjątkowy fakt. Zdarza się rzadko i nigdy nie zdarzył się za mojego życia, czyli między 1949 a 1974 rokiem. Nie jest to nic nowego ani nadzwyczajnego, po prostu zdarza się rzadko, jak na przykład ustalenie dogmatu, coś, co będzie dotyczyło całego Kościoła, zdarzy się to tego samego dnia, co cud, jednak nie jako konsekwencja, a jedynie przez bieg okoliczności. Kiedy zapytano Conchitę, czy tego dnia uda się do Garabandal, dziewczyna odpowiedziała, oczywiście chcę tam pojechać, lecz nie wiem, czy okoliczności na to pozwolą. Nie jest to konieczne, abym była przy tym obecna. Państwu powiem, że książeczka jest w roku 2021. No to ciekawe, no, traktujemy to jako ciekawostkę. Zobaczymy, jutro mamy dzień świętego Hermenegilda.